Witamy Państwa w nieco odświeżonym tarnowskim przeglądzie kulturalnym. Dzisiaj z nami wspaniały gość, a wspaniały, bo o kulturze w Tarnowie wie najwięcej, pan Marcin Sobczyk, dyrektor Dzień Wydziału dobry. Kultury Miasta Tarnowa. Panie dyrektorze, minął maj, jego końcówka w zasadzie, ale to był maj bardzo kulturalny dla Tarnowa. To było naprawdę sporo wydarzeń, na które Tarnowianie nie mogli się wybrać. Wspomnijmy ten miesiąc. Tak, wiosna w kulturze, nie tylko na zewnątrz, ale również w kulturze, więc takich działań dla nas bardzo ważnych, niemalże strategicznych, to chociażby Festiwal Muzyki Odnalezionej, który w Tarnowie kilkanaście dni temu się rozpoczął i był kontynuowany przez kilka wieczorów w sali lustrzanej. Znakomite propozycje, świetni wykonawcy i jak zwykle na tym festiwalu no, sala wypełniona, bo ten festiwal ma już swoich stałych odbiorców. Dużo propozycji klubowych, powoli zaczynamy wychodzić też na zewnątrz, w plener, bo mieliśmy i uroczystości też kulturalne, ale te patriotyczne, czy patriotycznie kulturalne, więc było też wspólne śpiewanie w Parku Strzeleckim. Taki projekt, który został rozpoczęty 4 bodajże lub 5 lat temu w Muzeum Okręgowym, cały ten cykl nosi nazwę Tarnowscy Artyści w Galerii Muzealnej i kontynuacja również w miesiącu maju, ale tak będzie też i do końca bieżącego roku kalendarzowego, więc zachęcamy gorąco do uczestnictwa też w prezentacji sztuki tarnowskich, tu lokalnych artystów. Biuro Wystaw Artystycznych, które przygotowało szereg świetnych wydarzeń, świetnych propozycji, tematycznie może nie do końca wiosennych, jak chociażby wcześniejsza wystawa Sztuka Umierania, ale już obecnie ta wystawa, która ma miejsce w Biurze Wystaw Artystycznych, prezentująca tą architekturę sakralną i kościoły, myślę, że już sympatyczna właśnie do obejrzenia podczas wiosny. I tak jak powiedziałem, powoli przygotowujemy się do tych imprez plenerowych, czyli do tego, co nas będzie czekać już pod koniec wiosny, ale też przez całe lato i przez wakacje. Doba dla kultury. To chyba takie wydarzenie, które już jest bardzo mocno wpisane w kalendarz miejski, ale ta doba się nam przedłuża w tym roku. Po raz czwarty rzeczywiście doba dla kultury, która rozszerza nam trochę formułę jednodniowej aż do 4 dni, bo doba dla kultury wystartowała w dniu wczorajszym i dzisiaj aż do 1 czerwca będą różnego rodzaju aktywności we wszystkich instytucjach kultury i to jest w Biurze Wystaw Artystycznych, gdzie znakomity koncert będzie miał miejsce przy siedzibie zaraz obok Pałacyku Strzeleckiego, siedzibie Biura Wystaw Artystycznych. Koncert Rebeki już teraz zapraszamy, bo to będzie wyjątkowe wydarzenie po raz pierwszy w Tarnowie. Propozycje Tarnowskiego Teatru, też te dla najmłodszych, czyli łącznie z Dniem Dziecka. Tarnowskie Centrum Kultury, które przygotowało własne projekty i projekty również współorganizowane z organizacjami pozarządowymi. I tak niedzielny przegląd piosenki aktorskiej, który najpierw ta część przesłuchań będzie w siedzibie Tarnowskiego Centrum Kultury Rynek 5, a później przeniesiony koncert finałowy laureatów i koncert galowy na płytę Tarnowskiego Rynku. Biblioteki. Mamy kilka filii bibliotecznych w przestrzeni miasta. One tak naprawdę pełnić będą rolę niemalże do takich osiedlowych domów kultury. Będzie ta wędrująca książka, czyli book crossing. Będą aktywności w zasadzie w każdej filii bibliotecznej, ale skupiamy się głównie na tych dwóch siedzibach, czyli na Staszicach, na ulicy Krakowskiej 4. Tam zapraszamy wiele, wiele znakomitych propozycji. To są 4 dni, które mam nadzieję, że wykorzystamy my jako mieszkańcy bardzo dobrze, uczestnicząc w tych wszystkich wydarzeniach. Oczywiście szczegóły programowe, bo tych wydarzeń jest kilkadziesiąt. Zapomniałem, bardzo ważny punkt, Zespół Szkół Plastycznych, który przez tych kilka dni będą realizować znakomite warsztaty. I to jest bodajże 8 programów warsztatowych, które są wyjątkowe i w ciągu roku no, ciężko jest uczestniczyć w warsztatach konserwacji mebli chociażby, a to są rzeczy, które być może nawet w domu nam się przydadzą i będziemy mogli sobie jakiś taboret wyremontować. Ja miałam wrażenie, że maj był także bardzo fotograficzny, ale nie tylko maj, bo wcześniejsze miesiące także.
Fotografia jest sporą częścią kulturalną Tarnowa. Powiedzmy sobie o tym, że wzięliśmy też udział w PhotoFringe. Tak, Tarnów w ogóle fotografią stoi. My tutaj mamy znakomitych młodych fotografików. Oczywiście tutaj tą domeną tarnowską fotografii to jest Związek Fotografików, który działa bardzo prężnie. Gdyby nie Towarzystwo Fotograficzne, Tarnowskie Towarzystwo Fotograficzne, to pewnie nie mielibyśmy też tylu młodych, chętnych do fotografowania. A to są młodzi, którzy jeżdżą po Polsce, uczestniczą w różnego rodzaju konkursach, zdobywają tam nagrody, dbając o swoją promocję, ale również o promocję miasta Tarnowa poprzez te swoje działania. I to nas bardzo cieszy. A czy udziałem w takich projektach, my mamy szansę zbliżać się do Krakowa kulturalnie, czy jeszcze nie mamy takiej szansy? My tak naprawdę nigdy nawet nie próbujemy się porównywać do Krakowa z wielu powodów. Po pierwsze, począwszy od tego, że jesteśmy wielokrotnie mniejszym miastem, to automatycznie i procentowo mamy mniej artystów. Jeśli chodzi o budżet, to mamy też wielokrotnie niższy budżet na kulturę. Ale to Tarnów został w ubiegłym roku dostrzeżony jako lider kultury w kraju, a nie Kraków, więc też możemy się szczycić i absolutnie nie możemy mieć kompleksów. To Tarnowskie Biuro Wystaw Artystycznych jest stawianie w gronie najlepszych tego typu ośrodków w kraju, wyprzedzając zdecydowanie krakowskie ośrodki. Ale tu absolutnie nie chodzi o rywalizację, tylko mówię, odpowiadając na pytanie, ciesząc się z tego, że mamy świetnych twórców w Tarnowie, bardzo aktywnych, bardzo kreatywnych, z podejściem nowatorskim, i ta sztuka współczesna, która w Tarnowie coraz mocniej jest zaznaczona, rzeczywiście staje się taką wizytówką kulturalną Tarnowa na zewnątrz. To w takim razie powiedzmy sobie, dla kogo ta kultura w Tarnowie jest? Kto na to wydarzenie przychodzi i do kogo przede wszystkim są kierowane? Często odpowiedzią na to pytanie jest, że dla wszystkich. Oczywiście to nie jest prawda, bo jeśli jest coś dla wszystkich, to znaczy, że jest dla nikogo. My staramy się mieć ofertę kulturalną dla każdego mieszkańca Tarnowa. I tak mam nadzieję, że tak jest rzeczywiście, że od najmłodszych, gdzie ta oferta realizowana przez instytucje kultury, głównie przez instytucje kultury, jest coraz szersza, a będzie jeszcze szersza, dlatego że w tym roku uruchamiamy środki specjalnie na edukację kulturalną, która ma kształtować młodego odbiorcę, ma często może nam uświadomić i stworzyć tego młodego odbiorcę, świadomego odbiorcę w przyszłości. Ale to są działania poprzez instytucje, organizacje pozarządowe, aż po Uniwersytet Trzeciego Wieku. I tutaj nie mamy najmniejszego problemu. To znaczy, jeśli mamy ofertę dla osób, tych seniorów pokolenia, które już jest właśnie tym świadomym odbiorcą, to mamy klęskę urodzaju, czyli mamy mniej miejsc, niż możemy, mamy mniej miejsc, niż jest potrzeba dla tego pokolenia. I to nas bardzo cieszy i zawsze stawiamy za wzór osoby dorosłe, aby młode uczyły się od dzieci, uczyły się od tych starszych, jak uczestniczyć w kulturze. A czy ciężko jest dobrać te najciekawsze oferty dla mieszkańców? Jak są wybierane wydarzenia, które się odbędą faktycznie? Tak naprawdę my teraz mamy też szczęście, że mamy również media elektroniczne i jak najbardziej śledzimy to, co się dzieje w kraju. I chociażby ten najbliższy koncert Rebeki to jest wynik tego, co teraz się staje popularne w kraju. Program Święta Miasta Tarnowa, który będzie nas czekać, to również jest program, który idzie z duchem czasu. Katarzyna Nosowska, najbardziej chyba nagradzana artystka w kraju, bo chyba nikt nie ma więcej nagród od niej. Fisze Made, Tworzywo, projekt, który wszystkim jest doskonale znany i jest to projekt znakomity, doceniony przez wszystkich. Jakim kluczem dobieramy program, bo to jest bardziej istotne. Otóż nie staramy się promować czy organizować rzeczy, które są komercyjne z założenia, czyli tak zwana popkultura czy kultura masowa, która z założenia powinna sama się utrzymywać. Na to nie potrzeba dotacji, aby sprowadzić tutaj gwiazdy popkultury, które myślę, że same powinny na siebie zarabiać poprzez sprzedaż biletów, poprzez impresariaty. My chcemy mieszkańcom zaoferować tę propozycję, która jest, ja nie lubię tego określenia i staram się go unikać, ale muszę użyć tutaj tą kulturą wysoką. Czyli to, na co nie kupimy biletów, bo impresariaty nie działają w tym zakresie, bo to jest niekomercyjne. Czyli tak naprawdę z podatków, które mieszkańcy miasta płacą,
My staramy się zabezpieczyć te potrzeby, których w telewizji nie ma, bo telewizja nie promuje raczej publiczna sztuki tej wyższej, wysokiej. I to jest chyba misja instytucji kultury, aby zabezpieczać tę lukę, która się pojawia w tej przestrzeni kulturalnej kraju, ale to tak jest na całym świecie. Nie promujemy kultury masowej, ale tę kulturę, która ma nam coś ma w nas zmienić i gdzieś ma zostać na dłużej. Czytając komentarze pod programem tegorocznego Święta Miasta, stwierdzam, że mieszkańcy się bardzo cieszą z tego koncertu i Hej, i Fiszabu. Mówią, że to był krok w bardzo dobrą stronę, jeżeli chodzi o kulturę. Tak, jeszcze jest jeden projekt, który jest przecież znakomity. To jest projekt Nowe Sytuacje zespołu Republika z udziałem artystów, bo jakże wiemy, Grzegorz Ciechowski stworzył znakomite utwory i ten zespół Republika już wytyczał bardzo, to był zespół, który wytyczał nowe ścieżki i my chcemy znowu przypomnieć to wszystko, co się działo. Znakomita muzyka, świetni wykonawcy i ten zespół też musimy dołączyć, a to wszystko zderzamy z tarnowskimi artystami, bo przecież i Szkoła Muzyków Rockowych i wiele wydarzeń innych i Nagrody Miasta Tarnowa w dziedzinie kultury, które będą wręczone w Tarnowskim Teatrze na inaugurację Święta Miasta Tarnowa, ale też stypendia, które po raz pierwszy w tym roku będą uruchomione. W sumie 80 tysięcy przekażemy tarnowskim twórcom na projekty, które realizowane będą w najbliższym czasie w przestrzeni miasta. To tak na koniec, co nas czeka w czerwcu, oprócz Święta Miasta przede wszystkim, które głośno obije się echem na rynku? Oprócz tego, co czeka nas bardzo obficie od 26 czerwca, czyli Święto Miasta Tarnowa 26, 27, 28 czerwca, ten czerwiec będzie mocny wystawami. Sporo ciekawych wystaw, znakomitych twórców. Mówiłem już wcześniej, że my też tymi wystawami jesteśmy mocni, czy sztuką tą wizualną. W czerwcu będziemy mieć jedną ważną uroczystość. Otóż 12 i 13 czerwca będziemy mieć ogólnopolskie obchody pierwszego transportu polskich więźniów politycznych do obozu KL Auschwitz. W tej rocznicy, w której wzięło udział 75 lat temu 728 polskich więźniów politycznych, w większości tracąc życie w obozie KL Auschwitz. Mówię o tym dlatego, że mimo, że to nie jest bezpośrednio kulturalna część miesiąca czerwca, ale bardzo ważna z punktu widzenia naszej tożsamości, tożsamości narodowej głównie. Musimy pamiętać o takich rocznicach. I przygotowania do tego, co w lipcu i w sierpniu, a te wakacje będą w tym roku bardzo, bardzo obfite i mam nadzieję, że też wszyscy mieszkańcy dostrzegą, będą uczestniczyć czynnie w koncertach, bo to już nie tylko jazz i rock and roll czy blues, który był na płycie rynku, ale też inne propozycje. W takim razie do końca wakacji czeka nas naprawdę sporo wydarzeń. Ja panu bardzo dziękuję za rozmowę, a wszystkich odbiorców i widzów zapraszamy przede wszystkim na te wydarzenia. I jeszcze pod koniec maja zdążycie na koncert Rebeki i cały czerwiec jest dla państwa. Bardzo dziękuję. Dziękuję również gorąco.